Tło wydarzeń Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, będzie o muzyce młodych. Chociaż może niektórzy z tych młodych już całkiem młodzi nie są, bo ten festiwal, o którym będziemy mówić, ma dosyć sporą tradycję. W sobotę odbyła się 38. edycja festiwalu Generacja i stąd mój dzisiejszy gość, który wszystko o generacji wie, Radosław Czerwiński, kierownik impresariatu Centrum Kultury 105. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. 38. edycja, wiekowa już ta generacja. Tak, zgadza się. Nawet zwróciłem uwagę na to, że w Centrum Kultury w holu kina widnieje napis z ostatniej edycji Młodzi i Film i ta edycja Młodzi i Film była 37, więc generacja nawet o ten rok wyprzedza ten najbardziej znany festiwal w Koszalinie. Jak bardzo się zmieniała przez te lata? Czy w ogóle się zmieniała? No cóż, ja mogę tylko opowiadać o tych generacjach, powiedzmy od lat 90. mniej więcej, kiedy to już albo brałem w nich udział, albo śledziłem, co się działo podczas festiwalu. Mniej wiem o tych edycjach, które odbywały się w latach 80. To znam z wspomnień starszych kolegów. I z tego, co zauważyłem z takiego festiwalu, można by powiedzieć, powiatowego, wojewódzkiego, generacja przeszła do bycia festiwalem ogólnopolskim. Były nawet aspiracje międzynarodowe któregoś roku, ale ostatecznie pozostało tak, że jest to zasięg ogólnokrajowy. Ale jak wytrzymała konkurencję? Bo przecież mamy teraz takie czasy, że takich festiwali, gdzie młodzi mogą się pokazać, jest całkiem sporo. Jeszcze tam, nie wiem, 20, 25 lat temu czy 30 było znacznie mniej. Trzymamy fason, wytrzymujemy tę konkurencję? Jak najbardziej. Tym bardziej pomaga właśnie ta historia. To, że to jest festiwal już z tradycjami i myślę, że jest znany w kraju właśnie przez to. I też zespoły, które tu do nas przyjeżdżają, zgłaszają się po kilka razy nawet, więc same głoszą, że na taki festiwal w Koszalinie warto. Czego przykładem na przykład jest tegoroczny finalista, bo zespół Eleanor Gray z Poznania odwiedzał Koszalin już przynajmniej ze dwa razy i do trzech razy sztuka i właśnie teraz zdobył główną nagrodę. Taka ciekawostka chyba niezbyt sympatyczna i nie wiem, jakie wnioski tak naprawdę z tego wyciągać. W tym roku nie było ani jednego zespołu z Koszalina, który by się zgłosił do konkursu. Czego to może być znak? Czy młodzi nie chcą rywalizować? Czy w Koszalinie nie mamy takich młodych zespołów, które by mogły się pokazać na scenie? Jak myślisz, czego to jest znak? Przyczyny mogą być różne. Przede wszystkim jest komisja kwalifikacyjna, która wybiera zespoły do tego ścisłego finału, do przesłuchań finałowych podczas generacji. W tym roku zgłosiło się 63 zespoły, z czego trzeba było wybrać 5. Nie ukrywam, że istotnym tutaj elementem jest jakość nagrań i to, żeby zespół był jakiś, żeby on przy pierwszym przesłuchaniu po prostu wywarł jakieś wrażenie takie, że chce się go zaprosić, żeby on zagrał na żywo, żeby posłuchać, żeby sprawdzić, czy oni są tacy fajni jak na nagraniach, też w kontakcie z publicznością. Nie wiem, być może zespoły przeżywają jakiś trudny okres, może nie mają nagrań albo uznały, że nie mają na tyle dobrych nagrań, żeby się zgłosić. No, przykład pokazuje bodajże sprzed dwóch lat, że zespół Oil Stains, który jest w połowie koszaliński, w połowie gdyński duet, otrzymał nagrodę publiczności i jak najbardziej warto się zgłaszać i próbować cały czas. Ponad 60 zespołów, które się zgłosiły, to jest dosyć fajna liczba, dosyć duża liczba. Można powiedzieć, że młodzi chcą robić muzykę, ale muszę cię zapytać, jaką muzykę chcą robić? Jak się słucha tych nagrań, które przyszły? Na co młodzi stawiają najczęściej? Czy w ogóle nie możemy robić takiego podsumowania, bo są na przykład tak różni? To znaczy, oczywiście przeważa muzyka rockowa, gitarowa, tak można to ogólnie powiedzieć, no i tak ma być, ponieważ no, festiwal jest o profilu rockowym. Aczkolwiek my dopuszczamy
ten bardzo szerokie spektrum tego rocka, który romansuje z reggae, z hip-hopem, nie wiem, z jazzem, z bluesem i wszystkie tego typu zespoły są jak najbardziej przez nas brane pod uwagę, przesłuchiwane i oceniane na równi z tymi, które grają powiedzmy takiego czystego rocka. I jak to teraz wygląda? Kiedyś było tak, że bardzo dużo zespołów mocno ostro grających o takim nastawieniu heavy metalowym zgłaszało się na generację i udało się festiwalowi, myślę, w ciągu kilku lat powiedzmy zgubić tą łatkę taką, że tutaj przyjeżdża i gra muzykę ekstremalną. I dowodem tego zespoły, które teraz występowały, ponieważ każdy z pięciu przedstawił swoje widzenie rocka, od właśnie ekstremalnych dźwięków po zupełnie delikatne, z żeńskim wokalem, więc myślę, że było różnorodnie i tak samo wśród tych 60 kilku zespołów też było różnorodnie. Lubią śpiewać po polsku, czy lubią śpiewać bardziej po angielsku i ten polski jakoś tak ciężej im przychodzi? Dawniej było tak, że 90% zespołu to był język angielski, a teraz jest tak, że na przykład zauważyłem, że jest wśród tych zespołów zgłoszonych było to kilka nazw po polsku, a cała reszta była po angielsku, co nie znaczy, że zespoły śpiewały po angielsku. Mhm, czyli lubią nazwać się tak trochę obco, ale bywa, że śpiewają po polsku. Dokładnie. No to jaka jest ta warstwa treściowa tych utworów? Co interesuje młodych ludzi, co ich niepokoi, na co zwracają uwagę, żeby to wyśpiewać? Też nie da się tego ogólnie opowiedzieć, bo oprócz tekstów takich typowo zabawowych, takich imprezowych, jest ten rok taki walczący, że zawsze są ci oni w domyśle. Ja samotny. Tak, ja samotny, są ci oni, trzeba z nimi walczyć, więc ten motyw się przewija. Co jeszcze? Jest dużo zespołów takich, myślę, że to jest też taka tendencja, którą można usłyszeć też w radiu. Teksty o życiu, gdzieś w tle jakaś tam powiedzmy samotność, jakiś zawód miłosny, ale takie teksty, taka proza opisująca codzienne życie. Historia lubi się powtarzać, każde pokolenie ma takie swoje westchnienie treściowe. Powiedzmy, jak wyglądają prace jury. Czy jury się spiera, kłóci, udowadnia sobie, czy bardziej na argumenty walczy, czy może są jednomyślni, jak było w tym roku? Na podstawie ostatnich kilku lat, kiedy uczestniczyłem w pracach jury, mogę powiedzieć, że jury zaczyna od tego, że są zgodni. Dopiero potem zaczynają się dyskusje i okazuje się, że wyłonienie laureata nie jest takie proste. Albo jak przydzielić nagrody. W ubiegłym roku wygrał zespół, który otrzymał nagrodę od jurorów i od publiczności. Czyli wszyscy byli zgodni. Wszyscy byli zgodni. Publiczność i jurorzy i po prostu zespół bodajże Bez Sensu, tak się nazywał, zgarnął wszystko. W tym roku troszeczkę się spieraliśmy, ale też powiedzmy dwa zespoły z pięciu były brane pod uwagę i te obrady potoczyły się szybko. Jakichś burzliwych obrad nie było, ale kilka argumentów trzeba było tutaj, że tak powiem, ze sobą zmierzyć. Powiedzmy jeszcze o tej stronie organizacyjnej, o tej stronie technicznej, o tej, której nie widać. Mhm. Jak duża to jest praca i w porównaniu, nie wiem, z pracą sprzed kilkunastu lat, czy bardzo to się zmieniło? Generacja jest takim wędrownym festiwalem, który odbywał się w różnych miejscach. Odbyło się i w amfiteatrze, i w środku w amfiteatrze, i na zewnątrz, w dużym namiocie. Generacja odbywała się dawniej w Domku Kata, więc wszystko też zależy od tego, jakie są możliwości lokalowe. Teraz generacja odbywa się w dwóch miejscach w Centrum Kultury 105. W klubie 105 i w sali Kina Kryterium, czyli w sali widowiskowej. Przede wszystkim ważna jest logistyka. Obraliśmy kilka lat temu powiedzmy pewien wzór tego, jak to powinno przebiegać po kolei, kto czym się zajmuje i podzielić to normalnie w ramy czasowe, tak żeby nie było jakichś przestojów albo
żeby ktoś, nie wiem, nie no musiał... nie zawalił po prostu. Tak, nie zawalił, tak. Więc trzeba brać pod uwagę takie coś, że przegląd rozpoczyna się o równej godzinie. Zespoły montują się na scenie też, że tak powiem, w różnym czasie. Mają wtedy więcej lub mniej czasu na występ. Muszą odpowiednio wcześniej skończyć, żeby jurorzy poszli na obrady, żeby te obrady się zakończyły. Jurorzy wracają, ogłaszają wyniki i już trzeba wpuszczać do drugiej sali publiczność na koncert gwiazdy. Bardzo trzeba zdyscyplinować tych uczestników w związku Dokładnie. Z tym. Udaje się to? Dokładnie, młodzi tak. Młodzi ludzie. Młodzi ludzie, ale udaje się wszystko. Im więcej rzeczy uda się zaplanować przed, tym lepiej potem sam przebieg trwa. Wszystkie zespoły, które do nas przyjechały, były powiadomione o tym, że będziemy rygorystycznie przestrzegać czasu i myślę, że były tego świadome. Więc nawet widziałem, była świetna współpraca z ich strony, ponieważ wszystkie trzymały jedno pomieszczenie, w którym byli razem, więc jakby byli świadomi tego, jaka jest kolejność występów, kto akurat gra, kto kończy, żeby podejść na górę, żeby już mieć tą gitarę przy sobie, żeby się szybko podłączyć i wystartować. I na koniec jeszcze powiedzmy, z jakim nastawieniem przyjeżdżają teraz młodzi ludzie w 2018 roku na taki festiwal? Pozytywnym, można powiedzieć. No jest, są zespoły, które przyjeżdżają do nas już któryś raz, więc miałem wiedzą, tego, tak, z czym to się je. Wiedzą, z czym to się je, i miałem nawet taką sytuację, że zespół, który przyjechał pierwszy z Warszawy, ja poprosiłem, zaprowadzę was do pomieszczenia, i oni szli przez te korytarze ZK-105 i usłyszałem za sobą taki głos, no, wspomnienia wracają. Mm-hmm. Nie? No, a inne, które po raz pierwszy przyjeżdżają, takie zagubione, ale jak widzą, że jest, że no, staram się nimi zająć, że no, są dla nas ważni, to myślę, że tak, powiedzmy, jak człowiek, który z mrozu wchodzi do ciepłego domu i tak luzuje się, tak samo myślę, że ci uczestnicy również. I jak najbardziej. Też to jest istotne, żeby tak przeprowadzić konkurs i generację, że zespół, który przyjechał tutaj, miał szansę na zwycięstwo, nie wygrał, ale nie wyjeżdża też z jakimś wielkim poczuciem klęski czy coś. No, byliśmy, zagraliśmy, nie udało się, ale było fajnie, bo zostaliśmy miło przyjęci, fajnie nagłośnieni, na scenie były światła. Dla każdego jest to przeżycie. Dokładnie. Tak. Kiedy będzie można następną generację, namawiamy koszeńskie zespoły, żeby jednak brały udział, kiedy będzie można zacząć wysyłać wam nagrania na kolejną generację? Zazwyczaj startujemy z ogłoszeniem naboru we wrześniu każdego roku. Czyli do września mają czas nagrać coś fajnego. Dokładnie tak. Mhm, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radosław Czerwiński, kierownik impresariatu Centrum Kultury 105, był moim i państwa gościem dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję. I co, młode zespoły, trzeba brać się do roboty, coś nagrać, żeby ten Koszalin nie tylko występował jako organizator, ale może też zgarniał te duże nagrody i na tej naszej koszalińskiej scenie na początek trochę się pokazał. Namawiamy do tego bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam. Do zobaczenia.